Witajcie. Dzisiaj będę pokazywał i objaśniał diabelskie gierki, w jaką grają streamerzy, czy to na Twitchu, czy to na YouTube, ok? Także jeżeli nie masz ochoty oglądać diabelskich obrazków, to możesz wyłączyć ten filmik, ponieważ będę właśnie pokazywał, czy to pentagramy, czy jakieś tam diabelskie postaci właśnie w tym filmiku pokazuję i objaśniam, ok? Tylko nie będę tego pokazywał wszystkiego, aby wam zbytnio nie zepsuć tym głowy, ale pomyślcie sobie, że ja to pokażę zaledwie kilka razy na tym filmiku, a teraz sobie wyobraźcie, że ludzie potrafią całymi dniami grać w takie diabelskie gierki. I nic dziwnego, że są daleko od Boga potem, ok? Na początek pokażę wam coś w miarę takiego jeszcze, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co wam pokażę później, to to jest w miarę łagodne, ok? A posłuchajcie, co mówi Wartenga tutaj. Za chwilę by mi się odnawiły czary, rzuciłbym drugie Q i byśmy gościa... I byśmy gościa zabili, na pewno nie, i tak dalej. Czyli za chwilę by mu się odnowiły czary. Biblia mówi, że czarownicy nie wejdą do Królestwa Bożego, ok? Więc tak, jak ktoś gra w gierki, w których jest okultyzm, czary, to on jest uwikłany w coś takiego, ok? Księga Koheleta 5.2. Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. Z wielu zajęć przychodzą sny. Kiedy ludzie grają w gierki, w których są czary, jest magia, okultyzm, ok? To potem mogą mieć także demoniczne sny, ok? To tak samo jak ludzie też oglądają horrory. Są gierki, horrory też, nie? Których zbytnio wam nie będę pokazywał i objaśniał, ale pokażę wam coś innego za chwilę. Gry, w których są pentagramy, ok? Zacznijmy od tego, o co w ogóle chodzi z pentagramem, żeby nie było niejasności. Tutaj mam odwrócony pentagram z imionami Lilith i Samael. Wzdłuż brzegu okręgu zamieszczone jest imię Lewiatan w języku hebrajskim. Co to oznacza? W ogóle ciekawostką jest to, że niektórzy mówią, że ta Lilith to była pierwsza żona biblijnego Adama. Co jest absolutną bzdurą, ok? Tutaj powiedzmy mamy coś o Lilith, Księga Izajasza 34 i nie ma nic takiego, że to była pierwsza żona Adama, tak? A tylko tutaj właśnie to imię Lilith występuje, z tego co wiem. Księga Izajasza 34, 14. Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły będą się przyzywać wzajemnie. Co więcej, tam Lilith przycupnie i znajdzie sobie zaciszę na odpoczynek, pokazuje i objaśniam. Kto to jest ta Lilith? Jest to też tłumaczone na po prostu pisk sowy, ok? Tutaj mamy. Więc można to zarówno tłumaczyć jako żeńską boginię, nie? Nocnego demona, ale także może to być tłumaczone jako właśnie takie zwierzę, jak powiedzmy sowa, nie? Takie nocne zwierzę w pustych właśnie opuszczonych miejscach, nie? Więc to nie musi być to tak tłumaczone, że to jest jakiś demon koniecznie. Może być to po prostu sowa. A co najlepsze, to właśnie Carrioner nazwał tak swojego psa. Ok, przejdźmy do tego, wytłumaczmy to, że żona Adama pierwsza, no to była po prostu Ewa, ok? Tutaj mamy. Po czym Pan Bóg żebra, który wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Ok? Nie odczuwali wobec siebie wstydu. I tutaj właśnie ta niewiasta odpowiedziała wężowi. Czyli to Ewa dała się zwieść. Ok? Potem mamy właśnie, że mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa. Ok? Więc to nie była Lilith. To była Ewa.
Chawa z hebrajskiego, ok? Żyjąca. Więc mam nadzieję, że to jest jasne, że ta Lilit w ogóle tutaj nie była w Księdze Rodzaju nawet wymieniona, ok? Dopiero w Księdze Izajasza jest o tym mowa, więc to jest tylko jakiś demon. I teraz tak, przejdźmy do tych gier szatańskich. Co powiedzmy gra Carrioner, co gra ogólnie wiele osób, nie? Mamy tutaj diabelską grę Diablo. Co najlepsze, ten pentagram, on się porusza, wiecie? Tutaj mam otworzoną taką stronkę, gdzie właśnie ten pentagram tak wygląda, nie? I to działa na duszę, na psychikę ludzką. Psychej, greckie, to jest dusza. Z języka właśnie greckiego, nie? To dosłownie oznacza duszę. Jak człowiek ogląda takie rzeczy, no to tak jak mówię, z wielu zajęć przychodzą sny, potem człowiek ma w głowie te okultystyczne znaki, nie? Dlatego nie chcę was tym zbytnio karcić, ale muszę wam to pokazać, abyście widzieli, co tam jest w tych grach, nie? Aby to było dla was jasne, że powiedzmy w tej grze Diablo są te pentagramy, diabelskie postacie i tak dalej, nie? Tutaj mamy kolejną gierkę. Dead by Daylight, czyli śmierć o świcie. Zobaczcie. Diabelska postać, nie? Tutaj znowu mamy Diablo. Pentagram, jak widać, nie? Tutaj związywanie Izaaka. Co nam to pokazuje i wyjaśnia? Że to jest odwracanie tego, co jest w Biblii, ok? Zobaczcie, co uczynili, jeżeli o to chodzi. Nie będę wam tego jakoś mega przybliżał, nie chcę, abyście patrzyli na tą diabelską postać, ale mamy tutaj pentagram, nie? To jest jakoś wycięte, że tego w całości nie widać i jakąś diabelską postać. Oni to nazywali Azazelem, nie? Właściwie to jest imię demona i człowiek musi walczyć z nim, nie? Także często też ludzie sobie tłumaczą, hej, ja walczę z tym demonem, więc to jest dobra gra, ponieważ trzeba pokonać tego demona, nie? Więc co w tym złego? Ale patrzysz właśnie na tego demona, ciągle się karmisz tym, aby te demony zabijać. I jeszcze raz tłumaczę, że tylko Pan Jezus może pokonać demona, ok? Żadna inna postać nie może go pokonać. Tutaj mamy właśnie ten pentagram, co przed chwilą pokazywałem. Tutaj znowu, jeżeli chodzi o Diablo, nie? Tutaj jest znowu związywanie Izaaka, tak? Na środku ekranu się pokazuje i objaśnia ten pentagram. Tutaj jest związywanie Izaaka, nie? Nieświęta edycja jest napisane. Unholy Edition. I od 16 roku życia można w tą diabelską grę grać. Tutaj mamy Wiedźmina. Wiedźmin. I zobaczcie. Znowu mamy pentagram, nie? Tutaj jest pentagram. Wiedźmin to jest męski, ta nazwa to jest męski odpowiednik od słowa wiedźma. Wiedźma to jest gościuwa, która czyni czary, ok? Czyli wiedźmin to jest gościu, który czyni czary. Więc sama ta nazwa jest demoniczna. No i te pentagramy oczywiście też nam pokazują i objaśniają, że to jest demoniczne, nie? Przejdźmy dalej. Byliśmy już tutaj, jeżeli chodzi o tą Lilith, nie? Tutaj tłumaczyliśmy to. Zobaczcie, co gra, powiedzmy, Chamy Prostak, czyli Woglan. Nawet nie wiem, co to jest za gra, tak? Ale widzimy, że jest tu smok i sobie go omówimy. O, strzela do smoka. Dusza nieznanego żołnierza. No nieźle. Zabiera komuś duszę. Zaakceptował to. I smok go zniszczył. I na cały ekran się pokazuje i objaśnia, nie żyjesz. Ok? Czyli rzucanie przekleństwa na człowieka. Ok? Ludzie jak w to grają, to oczywiście nie zdają sobie sprawy. O, i mówią,
często nawet dosłownie mówią, o, umarłem, nie? To jest rzucanie na siebie przekleństwa, nie? Potem ludzie nie mają w sobie życia, bo grają w takie demoniczne gierki, nie? I jeżeli chodzi o tego smoka, to wam coś pokażę. Objawienie Jana 12:9. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany oszczercą, czyli tutaj diabłem, tak? I szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat. Zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego posłańcy. I teraz tak. Tak jak tutaj patrzyliśmy na te pentagramy, nie? Tutaj. Że jest tutaj także imię Lewiatan w języku hebrajskim, czyli Lewiatan. Przejdźmy właśnie do tego, ponieważ w księdze Hioba cały 41 rozdział poświęcony jest opisowi tego stworzenia, ok? Tego Lewiatana. Przejdźmy do tego. Z greki pierw, bo chcę wam coś pokazać. Tak jak tutaj jest użyte słowo drakon, nie? Drakonta. W nowogreckiej pronuncjacji byśmy powiedzieli drakonda, przez dy tutaj, nie? I to oznacza smoka lub węża, ok? Więc tak, ten lewiatan to jest właśnie smok, szatan, wąż, nie? To, co czytaliśmy przed chwilą. Przejdźmy do hebrajskiego. Tutaj mamy złe tłumaczenie krokodyla, nie? Tu powinno być lewiatan. Jak przejdziemy do hebrajskiego, to tutaj również błędnie jest tłumaczone na krokodyl, ponieważ oryginalnie jest Lewiatan, tak? To jest ten sam werset, tylko po prostu inaczej jest to podzielone na rozdziały, jeżeli chodzi o hebrajski, nie? Ale to jest to samo. Lewiatan, mamy Lewiatan, a z to jest z hebrajskiego, nie? A z greki mamy właśnie Drakonda i to samo słowo Drakon jest użyte właśnie, jeżeli chodzi o Nowy Testament, że tutaj zrzucony został wielki smok, nie? Tutaj mamy i zrzucony, i został zrzucony smok, drakon, nie? I tym drakonem, wielkim wężem dawnym jest diabeł właśnie, nie? Czyli smok to jest diabeł, lewiatan to jest diabeł i szatan, nie? Różnie można określać diabło. Smokiem, lewiatanem, diabłem, szatanem. I tak dalej, nie? Teraz tak. On tutaj właśnie nie mógł pokonać tego smoka i to jest to, jak on wygląda właśnie. Jak sobie zobaczymy na opis biblijny tego smoka, tak? Tutaj po części go widać, nie tak dobrze. No chyba nie przebije lepiej, tak? Ale kojarzycie, jak wygląda smok w tych gierkach i tak dalej, więc nie muszę wam tego pokazywać i objaśniać nawet. I zobaczcie. Przeczytajmy sobie to. Czy krokodyla chwycisz na wędkę, czyli lewiatana, nie? Lub sznurem wyciągniesz mu język? Czy przeciągniesz mu powróz przez nozdrza, aż szczękę hakiem przewiecisz? Może cię poprosi o łaskę, czy powie ci dobre słowo? Czy zawrze z tobą przymierze, czy wciągniesz go na stałe do służby? Czy pobawisz się z nim jak z wróblem, czy zwiążesz go dla swoich córek? Czy towarzysze go sprzedadzą, podzielą go między kupców? Czy przebijesz mu skórę harpunem, głowę mu dzidą przeszyjesz? Tak? To jest niemożliwe. Ok? Odważ się rękę na nim włożyć, pamiętaj nie wrócić do walki. Tutaj widzimy, że nawet w tej gierce, nie? Boglan został pokonany przez tego smoka. Tutaj widzimy ogień. Za chwilę do tego przejdziemy. Czy istotnie ten smok tak robi według Biblii, nie? Ten lewiatan. Przejdźmy do kolejnego rozdziału, czyli 41. Bo dalej jest o tym mowa. Zawiedzie twoja nadzieja, bo już sam jego widok przeraża. Kto się ośmieli go zbudzić? Któż wystąpi mu naprzeciw? Kto się odważy go dotknąć bezkarnie? Nikt zgoła pod całym niebem.
Głosu jego nie zdołam przemilczeć. O sile wiem, niezrównana. Czy odchyli kto brzeg pancerza i podejdzie z podwójnym wędzidłem? Czy otworzy mu paszczę podwoje? Strasznie jest spojrzeć mu w zęby. Grzbiet ma, jak płyty tarczy, spojone jakby pieczęcią. To jest o smoku właśnie, nie? To jest o tym smoku. On właśnie tak wygląda. O, zobaczcie. Widzicie? To jest właśnie to, nie? To jest właśnie to. Za chwilę przejdziemy do tego ognia. Mocno ze sobą złączone. Powietrze nawet nie przejdzie. Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. Dlatego jest to tłumaczone na krokodyla, ponieważ też w pewnych momentach może być podobnie, nie? Ale generalnie to chodzi o tego smoka. Bo za chwilę zobaczycie. O, oczy jego jak powieki zorzy. A zobaczcie. Teraz, jego kichanie olśniewa blaskiem, oczy jak powieki zorzy. Smok takie ma właśnie, nie? Nawet na bajkach jakichś też takie robią, nie? I w grach. Z ust mu płomienie buchają. Krokodyl tego nie robi. Ale smok to już robi, ok? Sypią się z iskry ogniste. Dym wydobywa się z nozdrzy. Ten smok przecież tak, też tak ma, nie? Że dym wydobywa się z nozdrzy. Jak z kotła pełnego wrzątku. Oddechem już rozpala węgle, z paszy tyryska mu ogień. Czyli widzimy, tutaj za chwilę przejdziemy do tego, do karionera, nie? Że ogień mu buchał z paszy, nie? I spalił właśnie Woglana tutaj, jak widzimy, tak? Więc to jest właśnie to, to jest ten smok. I on jest w grach pokazywany, tak? Ten lewiatan, ten diabelski smok. Dobrze, przejdźmy do... O, tutaj już nie trzeba czytać dalej, nie? No, serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński. Tracą przytomność, bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. Dla niego żelazo to plewy, brąz, niby drzewo zbutwiałe. Nie płoszy go strzała z łuku, kamień z pczocy jest źdźbłem dla niego. Dlatego nawet tutaj, jak widzieliśmy, Woglan strzelił do niego czymś tam, nie? I też to nic nie dało, zobaczcie. Nawet w głupiej gierce, nie? Też jest pokazane, że istotnie to nic nie dało. Bo go nie pokonał tym. Zobaczcie, o, z łuku strzelił. Właśnie, nie? Co? To cokolwiek dało? Nic. Także tak to właśnie wygląda, pokazuję i objaśniam. I zobaczcie. Niby to są tylko gierki i tak dalej, ale czemu ludźmi miota jak szatan potem? Zobaczcie, jakie karioner uczynił sobie oczy tutaj na tym filmiku. Na tak zwanym Instastory, nie? Bo on gra w takie diabelskie gierki i potem miota nim jak szatan. O. Widać właśnie, nie? Czemu on sobie czyni takie oczy? Zobaczcie. To jest niby ateista, nie? A zobaczcie, jakie rzeczy mówi. Jak go objaśniałem już pół roku temu. Wiesz co? Szatan jest zajebisty. Znacznie lepszy od bóstwa nieistniejącego z racji tego, że mniej ludzi zabił. Widzicie? To jest dziwne, tak? Niby mówi nieistniejący byt, tak? A z tej drugiej strony zobaczcie, jak pozytywnie się do niego odnosi. A do Boga już pozytywnie się nie odniesie, tak? Ale już do szatana tak. I ktoś powie, on tylko tak mówi, żeby ciebie zdenerwować, tak? A tutaj też sobie wstawia takie tło, żeby tylko zdenerwować innych? No właśnie. Widzicie, jakie tło? Albo jak mu ludzie donaty dają, powiedzmy, to często jakaś diabelska postać się pokazuje i objaśnia, tak? Podczas wysyłania donatów. Też przypadek? Oczywiście, że nie, tak? W sumie nikogo nie zabił. Diabeł nikogo nie zabił, ja nie mogę. Co on tutaj mówi, nie? Także widzicie, że
wiele tych gier jest diabelskich. Oczywiście są gry neutralne, gdzie nic takiego złego się niby nie dzieje, ale to jest marnowanie czasu, nie? Jeżeli ktoś, powiedzmy, zapyta Macieju, jak gram sobie, powiedzmy, nie wiem, w coś innego, w jakiegoś Minecrafta i tak dalej, no to marnujesz po prostu swój czas, zamiast sobie posłuchać Bożego Słowa, nie? Ale są gry typowo już diabelskie, nie? Tak jak tutaj wam pokazywałem i objaśniałem, że są te pentagramy i tak dalej. Dlatego moim zdaniem w ogóle nie warto grać w grzeszki. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to w ogóle nie powinieneś w to grać, tak? Ja jedyne, w co gram, no to tam w biblionerów odpowiadam na jakieś tam pytania, nie? A tak to w ogóle nie polecam nikomu grać w te diabelskie gierki, bo potem ludźmi imią tak jak szatan. Mówią o sobie, że są ateistami, nie? Tak jak Karioner. A zobaczcie, psa nazwał Lilith, nie? Nazwa jakiegoś demona. Jakieś tam ma tło diabelskie, donaty mu się wysyłają, no to też jakieś tam diabelskie postaci się pokazują i objaśniają. Pozytywnie odnosi się do szatana, a niby ateista, to powinien w ogóle w niego nie wierzyć i tak dalej, nie? To jest wszystko diabelstwo. To jest diabelstwo. Pokazuję i objaśniam. Okej, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.